Witaj, myszki, z tej strony Traul, w kolejnym odcinku z gry Gift. W ostatnim odcinku trafiliśmy do środkowego poziomu statku i on trochę jest denerwujący obecnie. Ponieważ chcemy sobie, że tak powiem, jest segment, gdzie się ciągle obraca i musimy wybrać odpowiednią ścieżkę, ale ja oczywiście jestem tak uzdolniony, że nawet nie potrafię wybrać i wybraliśmy jakąś taką nową ścieżkę, która wyprowadzi nas do tego dużego pomieszczenia. Więc i już wyprowadziło nas, bo jesteśmy w mniejszym pomieszczeniu, jesteśmy w segmencie szpitalnym. Nigdy nie robiłem segmentu szpitalnych. Ok, ewidentnie tutaj tutaj będzie jakaś kacenka. No. Moją teorią do tej gry, bo ja jeszcze, wiecie, cały nie oglądałem na YouTubie, jest nowa. Moją teorią z tej gry jest to, że my jesteśmy na łożu śmierci. I po prostu albo przez to, że albo przez to, że jak to powiedzieć? Że utonęliśmy, że ta pierwsza scena, której sorry, że nie pokazałem, gdzie tam tonęliśmy, że to zapewne to jest o to chodzi. Dobra. Nie chciałem tak do windy wejść, ale chciałem szybko tutaj przejść. Ups. I zobaczyć, czy coś tutaj jest. Nic nie ma. A teraz do windy chcę wejść. Jeszcze jest jedna sztuczka. Jazda na windzie. Okej. Okay. I mapa nie jest taka idealna, ale akurat czasami pokazuje. Czasami pokazuje akurat dobrze, gdzie się zbliżamy do przejść. Więc to jeszcze aż tak źle nie jest. Okej. Okay. Zobaczmy, co tam mamy pamiątkę. To jest chyba telefon. Zapominam, że to jest album. Okej. Okay. Wow, daleko telefon. Zepsuty telefon. Urządzenie to zapewniło mi więcej czasu na rozmowy z ludźmi, ale najwyraźniej skróciło czas spędzany na rozmowach z rodziną. A, to jeden z tych, co na telefonie ciągle siedzą. Okej. Okay. Później zobaczymy, co tam jest, bo jeszcze chcę zobaczyć, czy tutaj nie ma przejścia. Jest na górze. Okej, okay, poczekamy, jak winda będzie wracała, ona dosyć głośna jest. Okej. Okay. Stara sztuczka jazdy na windzie. I tutaj mamy jakąś windę. Zadziałaj. Oczywiście ona chyba nie jest taka, że ona coś nam pomoże na dole, ale no na górze może pomóc, jeżeli będzie tak latała. Okej, okay. I co tutaj mamy? Najpierw chcę zobaczyć, co jest tutaj na lewo. Jest jakieś przejście. Jeżeli tam jest przejście, to ja po prostu zrezygnuję z niego. To jest przejście do tamtego poziomu. Wiem, że jeszcze tutaj jest sporo tego, na przykład o tam są, ale możemy odtędy przejść. Oraz możemy też tą górną częścią tutaj
Trudno pokazać, bo nie mam tutaj aż takiej myszki, żeby to pokazywać. Ale mamy tam kilka przejść, a tam jest gwiazdka, więc jakaś postać, jakiś pasażer i byśmy go zobaczyli. Oczywiście część pasażerów też nie jest zaznaczona, ale dosyć prosto można ich znaleźć, bo oni są tak jakby w takich zawsze pomieszczeniach własnych. Okej. Okay. Bum. A, myślałem, że coś to nam da. Dobra, przejdźmy przez tą windę. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy dopiero na tym poziomie. Tak naprawdę nie możemy przejść dalej, to znaczy, że musimy wrócić się. Okej, okay, czy coś tutaj będzie? Okej, okay, cutscenka. I taka jakaś grubsza. Ło. A kto to? Okej. Okay. Jeszcze się okaże, że mieliśmy kochankę. Aha. Normal, Luna. O, chyba jest chora. Tak jak ja. Znaczy się szczerze już trochę bardziej wyzdrowiałem, ale nadal mnie coś nos ciągnie. Przynajmniej nie mam już tak dużego kaszlu. O. No nie, tylko nie oni. Chyba dobrze, że zostawiliśmy tam łóżko. No. Dobrze, że postawiliśmy tam łóżko. Nie, płaszcz, łóżko jest tam. I nawet szpital. To oznacza, że ten analogia szpitala chyba nie było do nas, tylko bardziej do niczego. Możemy spać tam. I dobra, mogą umrzeć. Dobra, zgaduję, że po prostu pomieszczenie jest połączone. Ale jak spadniemy na dół, to no, na szczęście nie tak musi. Nas nie zabije. Ale możemy window użyć. A musi. O, ma się los. Musimy na windzie być. Okej, więc musimy przeczekać. Dobra, trochę poczekamy. Szkoda, że nie ma żadnych tauntów czy coś takiego, możemy bić motem. Ops. No, zgaduję, że przez to, że położyliśmy łóżko, to trochę się zmieniło. O! I wyzdrowiałem nawet. Jej, ty żyjesz! Podoba mi się, że te linie taki uśmiech robią. Ferdina! No, szczerze powiem, lepiej, że lepiej, że udało nam się to łóżko postawić, bo byłoby źle. Lemna. Karafana. Szojlarej. Pima tuto. Co znał będzie łobu-dubu-łobu-dubu? Nie, teraz to on jest chory. Kolejna sekwencja wspomnień. Ostatnio tak było, że chyba to przy tamtym? Nie, to było przy rodzinie.
Ale nie powiem, nawet śmiesznie wyglądają te modele tych właśnie pracowników przykutych. Ciekawie zrobione. Okej, okay. I znowu kolejna osoba zniknęła z naszego życia. No, w sumie się przyzwyczaił zapewne nasza główna postać do tego, że wszyscy znikają. Okej. Możemy teraz jeszcze sprawdzić tą postać, czy nie ominęliśmy żadnej w międzyczasie. O Jezu, chyba ominęliśmy. Pracowita kobieta. Pracownica, która starała się odzyskać pewność siebie poprzez ciężką pracę. Jednak praca nie zawsze jest satysfakcjonująca. Tak. Trzeba powiedzieć, że na pracę nie hańbi, ale to nie jest powód, żeby się przepracowywać. Oczywiście też nie mówimy o takim, żeby się leniuchować. Łóżko szpitalne. Gdy odchodzi ukochana osoba, przykro jest się rozstać bez możliwości wyrażenia swoich uczuć. Czyli zgaduję, że albo to o nas, albo o żonie. Tylko byłoby dziwne, bo żona chyba była tą, która chciała, żeby dom prowadziła. Okej, czyli teraz musimy pójść tamtym przejściem, co odkryliśmy ostatnio. A nie przyszliśmy z tego względu, że w sumie się nam nie opłacało. Ale jedno powiem. Czasami są te sekwencje i te sekwencje naprawdę są takie denerwujące, że musimy długo czekać. Że... że można byłoby nieco to skrócić poprzez, nie wiem, naprawdę większą ilość wind, ale myślę, że oni po prostu w tym poziomie te mieli miejsce na tego. Okej, właśnie los. I w sumie to też mieliśmy skoczyć na windę. Skoczyć na windę? Nie, mieliśmy wejść do windy. A wejść do windy, żeby tam przejść. Łobudu. Zdaje mi się ten atak do góry. Dobra, i to nie było... Trzeba było to przejść. Nie pamiętam, gdzie było przejście, to... Tutaj jest ściana. Może to było na dole. O nie, umarliśmy. Okej, czy będziemy przy łóżku? Nie, jesteśmy tutaj. Musimy przeczekać. Bo tutaj jak pójdziemy, to będziemy w... Będziemy ten dolny przejście mamy. Dobra, chyba gra się zatrzymuje, kiedy jestem na mapie, że wszystko się zatrzymuje. Więc musimy wykorzystać oczywiście tą windę na pewno, bo jak nie wykorzystamy, to zginiemy. Okej. I ten łańcuch. Okej. I to jest chyba ta droga do tego. I teraz musimy odnaleźć musimy tam, to tylko dajcie mi chwilę, zobaczymy, czy czegoś tutaj nie mamy. Nie, wydaje mi się, że tutaj już nic nie mamy. Może winda jakaś tutaj biegnie, chociaż tamta winda była zepsuta. Dobra, i teraz znowu będzie obracanie się. I my musimy pójść tą górną ścieżką. Znowu. Co to jest za ścieżka? Jakie tam nam prowadzi? Oj. Dobra, wchodzi tutaj. Raczej... Się to nam nie uda, musimy chyba szybko
i zesprintować. I poczekać, jak się tutaj przejdzie. Myślę, że tutaj przeczekamy, jak nas zleci. My musimy tak naprawdę pójść na wprost tego. Danger! Czyli zielona ścieżka. Jesteśmy już na dobrym poziomie. Musimy poczekać. To w sumie chyba tam byliśmy. No tutaj. Byliśmy tam. Ale nie mogliśmy nic zrobić, że powiem. A w tamtym poziomie już wszystkie przeszliśmy. Tak, gra jednak się rusza, kiedy my się tutaj coś robimy. Znaczy się coś robimy, jesteśmy na mapie. No tak, byliśmy tutaj, tylko że jest taki problem, że kompletnie, ale to kompletnie nie wiem, co mam zrobić. Mamy od tutaj. Nic nie mamy. Na górze mamy ścieżkę, ale tam nie dotrzemy. Mamy tutaj. Też nic nie zrobimy. Mamy tutaj te tryby, ale ostatnio też nie mogliśmy nic zrobić. Dobra. Okej. Czyli coś możemy tutaj zrobić? Nie wiem, jakąś skrzynkę musimy tutaj przepchnąć? Czekajcie, bo ja tutaj płynąłem, to chyba nic nie było. Tak pokazuje, że niby coś jest. Jest dziura. Jest skrzynka, jest łańcuch. Czyli coś jest. Okej, czyli jednak coś tutaj mamy. To się łapie. Raczej ja byłem w ostatnim odcinku głupi i nie mogę znaleźć. Jest zablokowane. Tutaj też. Okej. Wygląda na to, że znaleźliśmy już. Okej. Szybko. Dobra. Znaleźliśmy już przejście. Juhu! Okej. Juhu! No, szybciej! Mamy zbyt wolny skok, żeby... coś tutaj... Mamy zbyt wolny skok, żeby... sobie... Okej. Nie wiem, czy musimy po prostu... większy... dostać bonus. Okej. Już. Okej. Udało się. Dobra. Więc... udało nam się przejść. I chyba jesteśmy blisko wyjścia. Bo widzę taką poświatę. Znaczy się to nie była ta poświata, ale... miałem rację. Okej. I znowu jesteśmy w tym... Nie jesteśmy. To jest tamte pomieszczenie. Wydaje mi się, że... chyba, że to pomieszczenie, to było to, co... wydaje mi się, że ominęliśmy jakieś pomieszczenie i tam gościa. Tak kompletnie na lewo są jakieś takie... takie pomieszczenie. Czekajcie, czy coś tutaj będzie na końcu? Nie, tutaj jest tylko ciemność. Dobra, teraz zbliżamy się do kolejnego gostka w sumie, bo jak tam pójdziemy na lewo, to on się tam znajduje i tak musieliśmy go ominąć.
Więc tak naprawdę niektóre postacie w ogóle nic nie dodają do historii, bo na przykład ten dziecko telewizor, no realnie, no to co nam tam dodało? No nic. Okej, mamy dużą baterię. Więc niech ona wyjdzie tutaj. Okej. Tak, tylko że jeszcze mamy tutaj jakieś przejście. O, mamy kacenkę. I znowu mamy zegar i życie. O nie. Jego statystyki spadają. Trzeba ciebie odłączyć, panie. Sana. Rebdina. Pima tutu. Carafana. Oh. Rebdina. Halidoro. No. Powiem szczerze, nawet nie wiem, o co chodzi, bo teraz jak mamy kilka tych wiatrów, to musimy poczekać, jak będzie odpowiedni, tylko że gra ciągle mnie wypycha. Okej. Nie powiem, gra nawet dobrze to zrobiła. Okej. Dobra. Zgaduję, że myślałem, że to jest, żeby tam postawić to. Dobra, przynajmniej tamtego gościa mamy, ale czy to był ten? Nie, to nie był ten. Po wyciągnięciu baterii. Okej, rozumiem. Chodziło o to, żeby ustawić to. I chyba tam mamy przejście do tego gościa. Znaczy się jest zablokowane. I poza tym chyba sobie tak ustawiliśmy, że idealnie możemy się do niego dostać. Okej. No i teraz. O. O, Jezu, nie. Słuchnęło. Aż dziwne, że to dalej działa, kiedy się obraca, ale to myślę, że zielone to ma oznaczać, że się po prostu kręci, a nie że wieje. Okej. Ustawione tak jak chcemy. Okej. Muszę się tego łapać, bo inaczej to bym spadł. Okej. Rozumiem analogię. Spadamy. Okej.
Okej. Nie. Jesteśmy przy tym? Nie, dobra. Się bałem, że jesteśmy przy tamtym. Z jednej strony to jest trochę wyzwanie, że tak jest zrobione, ale z drugiej strony to jest w głównej mierze to, że jest niedopatrzenie przez twórców. Okej. Tamtego gościa możemy nawet minąć. Gościa tego drona. Już daję. Już nazywam te drony. Dron Bartek. Okej. Tutaj spróbujmy wylądować. Okej. I teraz chyba mam włożyć. Nie wiem dlaczego wyda. Czekajcie. To wygląda, jakbyśmy musieli je ustawić. Okej. Okej. Idealnie. Tylko jakby jeszcze było to. O, jest mówię włączone. Tylko jakby to nie aż tak bardzo nie pchało do góry. To byłoby znakomicie. Dobra. To wydaje się być na dobrej pozycji. Ten też jest. Okej. Tak, uważając na ostatnie, wiemy co jest nie tak, tylko że teraz mamy taki problem. Że super fajnie, hiper. Tylko przydałoby się, żeby one były do góry postawione. Okej, tak jest już lepiej. Tam jest to, tylko że nie widzę opcji, żebyśmy. Wow, a jednak się udało. Okej, odzyskałem trochę wspomnień. Dostaliśmy takie osiągnięcie. Okej, mamy gościa. Zmęczony pracoholik biurowy, negatywnie patrzący w przyszłość. Niełatwo jest czerpać satysfakcję z celów, których nie można osiągnąć. No, często tak jest, że postawiam ci cele, ale to nie tylko w korporacjach. Ogromna firma z ogólnoświatową siecią, był bardzo dumny ze swojej pracy. Tak. Pracujesz dla wielkiej korporacji, dla której w ogóle nie masz znaczenia. Okej. Okej. Dobra. Jesteśmy już na dobrej pozycji. Wiadomo, że to na kolejnym poziomie.
Tak, widzę już. Myślę, że tutaj będziemy już kończyć po tym gościu. Jak go zdobędziemy. No dajesz. Nie mówcie, że jest na tyle słaby, żeby... Jest na tyle słaby, żeby nas tam nie zawiało. Okej, musimy się rozbujać. To jest takie, że jest idealnie, żebyśmy się mieli problem z tym, dobra. Jest. Okej, teraz to będzie prościej. Są tak rozłożone tutaj dosyć blisko. Okej, i tam jest przejście, ale my teraz tylko do tego gostka pójdziemy. Zapisywanie. Znakomicie. I co tutaj będzie? Oto pan cygaro! Czy będziemy musieli go zabrać? Bo wygląda tak, jakby potrzebował pomocy. Ta muzyka! Uwielbiam, kiedy spotykamy jakichś gości i jest taka muzyka. Czy nie możesz użyć głowy? Energy Pack 2.0. Vigila Lama, Purpona. Ma zapałkę. Ale to głupie. O! Mamy nową mechanikę! Czyli musieliśmy tego gościa spotkać. Mamy teraz mechanikę tutaj wysadzania. Ale wszystko okej. Okay. Jaka praca. O nie. Co się dzieje? Jeszcze jest kacenka, więc... Znaczy się zgadzają, że polega to na tym, że oni znikną. Turunana. O! Uwielbiam to zawsze, jak się dziwi, że takie... O, co się stało? Gdzie oni są? Gdzie oni zniknęli? Ale przynajmniej mam zapałkę. Nieskończoną. Nieskończony zapas zapałek. Przyda nam się w niebie. Okej. Dobra. Bo tak. Tutaj mamy przejście i kolejne. Dobra, przejdziemy ten pomieszczenie, bo to już będzie proste. Może będą jeszcze jakieś rzeczy do wysadzenia. Okej. Przynajmniej teraz, jak jesteśmy tą postacią, to ona jest szybsza. No, trzeba było tam. Okej, wysadzamy. Jej! Szczęście. Raczej gwiazdki. Ostatnia gwiazdka była potrzebna, bo był to młotek. Więc gwiazdki są potrzebne. W sumie też było to małżeństwo, ale to między. To akurat po drodze byli. Okej. Oj, kolejna kocenka. I co teraz? Czy to pułapka? O nie. Ale naprawdę śmiesznie wygląda. Juan. Lekarz Juan. Wow, kto by się spodziewał? To była pułapka. Wcale nie powiedziałem to kilka sekund temu.
Dobra, czy to będzie spychanie? A nie. Jej, Tetris. O nie! Dobra. Wiadomo, że to będzie wszystko zakodowane. Dobra, dobra. Dajesz, dajesz, dajesz. Ja to już wszystko rozgryzłem. Ups. Ups. Okej, tutaj. O, o. Okej, dobrze byliśmy. Szybko, szybko, szybko. Okej. I do koniec. Chyba dalej książki lecą. I co teraz? Okaże się, że jesteśmy, nie wiem, książkofilem czy coś takiego. Pracoholik, książkofil. Dobra. A, myślałem, że to kacenka. I tak głupio grapimy. Dobra. Znajdziemy tylko przejście. I ulubiona mechanika. Okej. Okay. O nie, jeszcze to jest taka bardzo wykokszona. Że to trzeba być na końcu. Okej. Okay. I jest teraz przejście. To dosyć długie jest przejście. Ale do poziomu, którym byliśmy. Ale tutaj będę już kończył. Jak sami widzicie, teraz jak przejdziemy tym przejściem... Mnie tam było też... Przyszliśmy tędy... Ale tędy było. Czy jeszcze mam jakiś powrót? Wow. Dobra. Zobaczymy jeszcze, o co chodzi. Ale tutaj już widzimy, że tutaj jest już ładne przejście tutaj wszędzie, więc... W ogóle możemy zobaczyć ten statek trochę. Jeżeli chodzi o górne piętra. Więc... Już dosyć dużo przeszliśmy. Jeżeli ten statek to tylko to, co mamy robić, to znaczy, że... Jeszcze połowa chyba serii nie będzie, ale kolejny odcinek zapewne będzie. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Wyzwanie Trehol w grze Gift. No to cześć!